Dzisiaj przetestujemy sobie grę Rift Storm. Jest to gra roguelite, ale nie taki zwykły, ponieważ jest to strzelanka w koopie nawet do 3 osób. Premiera dopiero będzie w 2025 roku, ale teraz możemy sobie zagrać na Steamie w wersję testową. Bez zbędnego gadania, sprawdźmy to. Dobra, zaczynamy jakiś tutorial. Poruszamy się wsadem oczywiście. Tu mamy jakieś dwie bronie. Co dalej? Z pasją robimy rola. Okej. Okay. No i dobra, lewym strzelamy. Okej, okay, fajnie. Teraz sobie zmieniam na pistolet i mogę dalej strzelać. Fajny. Albo scrollem też można zmieniać broni, okej. Okay. Uzyskuj manę strzelając do przeciwników. Okej. Okay. I odzyskujemy sobie manę F. F, dobra. I mogę użyć skilla jakiegoś pod Q. Hold and release to use skill. Fajny granecik. I tu dostajemy jakieś sekundy? Nie wiem, co to było. Przytrzymaj prawy, aby wycelować. Ok, czyli prawym sobie celujemy. Hold F to interact. Click, pick up. I co my tu mamy? Gain a 5 meter aura that increase damage by 7. Ok, czyli to wzmacnia nasze obrażenia. Ready for some fun? Yeah, I'm ready. Let's go. Co to robi to? O kurwa. Dobra, to wybucha. Zabijamy stworzonka. O, podoba mi się. Zbierzmy ich trochę więcej. Tutaj, okej, okay, mogą tak atakować dziwnie. I strzał. Bum, haha. Okej, okay, przechodzimy do drugiego pomieszczenia. Nie wiem, co za kula, ale wejdę w nią. Zastunowało mnie, nie mogę się ruszyć. O, chyba się gdzieś teleportujemy. Za łatwo dla ciebie? No, trochę łatwo. Załadujmy nowy scenariusz. No to do dzieła. No, popiszcie się trochę. Pyk, wybuch, wybuch. Dawać coś trudniejszego. Ja no wiadomo, że to tylko tutorial, więc chcą nas nauczyć, jak się tu posługiwać czymkolwiek. Podnosimy sobie to i to nam daje 100% czegoś więcej, ale nie przeczytałem oczywiście. Kolejny jakiś kamyczek. I co my tu mamy? Zabijając przeciwnika zyskujemy 25% magazynku. Kiedy nasza tarcza spadnie do zera, mamy 25% więcej speeda. No to nie wiem. Dobra, niech będzie to z magazynkiem. I co, kolejny teleport? Powodzenia nam życzyli. No to coś tu powinno się trudniejszego wydarzyć chyba, co? Jest, są jacyś przeciwnicy. Nie wiem, czy to przybliżanie jest mi w ogóle potrzebne, szczerze mówiąc, tak średnio. Ale fajnie, zabijamy i nam się regeneruje magazynek. Dobre to jest. O, chyba będzie jakiś bosik. Dobra, zacznijmy zabawę. Pyk. Strzelamy. Okej, 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 okej. Oh shit, dobra, jeszcze to się odbija. Ładuj, ładuj, ładuj. Shield. To zielone mam walić? Jeżeli dobrze rozumiem. Czy nie? Dobra, to nam coś dało, ale jeszcze nie wiem do końca co. Dobra, zaczyna się zabawa. Jak strzelam, to wolniej się poruszam, więc... Oh shit, dobra, mamy to. Oh shit! Dobra, 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 robi roboty. Oh shit! Już prawie, dobra. Tu jakiś wojownik, ja pierniczę. Ej, zaczyna się ciężko. Dużo się tu dzieje. O kurwa, jakieś działko nas rozwaliło prawie już. Jestem prawie martwy, moi drodzy. No i padliśmy. Chyba mieliśmy tutaj umrzeć, to jest taki wprowadzający jakby ryb. Wykrwawiamy się. Sayonara. Home sweet home. Dobra, jesteśmy teraz w naszym takim centrum jakby. I możemy przyjąć misję jak w każdym roguelike'u. To jesteśmy my chyba. Czy ja tu mogę jakąś broń zmienić? Coś? Nie, mamy tylko karabin i pistolet. Okay. Tu są misje. Mapa świata. Red level, okej. Okay. I czym wyższy level mamy tego, tym możemy na inne misje chodzić, na trudniejsze. Teraz mogę tylko tutaj i tutaj zacząć. Taki loot możemy zdobyć. Może to być ciekawe, serio. Best for solo, okej. Okay. Spróbujmy. Fortaleza. Mamy 396. punktów tutaj jakby poziomu. Trochę mi się z Overwatchem ta grafika i to wszystko kojarzy jakoś tak. O, na przykład to. Operation Carp Yellow. Rozpocznijmy. No i mamy pierwsze stworki, jak na razie spokojnie. Nic tu się trudnego nie dzieje. Trzymamy je w oddali. Zobaczymy zaraz, co będzie. Tu dodajemy jakieś punkty. Essy. To jest jakby kasa chyba. Okej, okay, ja to źle przeczytałem, bo na początku myślałem, że to są sekundy i dodaje nam jakieś sekundy, a to jest taka jakby kasa. Pierwszy kryształ, który nam coś zwiększy.
Pociski odbijają się od ścian. Atakując przeciwnika od tyłu, zadajemy 35% więcej obrażeń. Weźmy tego rikoszeta. Kolejne stwory jakieś, pozbywamy się ich. Fajnie, bo można prefire'ować w miejscu, gdzie pojawia się jakiś mobek. O, a co to jest to? Open chest. Wytrzymaj. I mana. Dobra, plus pieniążki i... Gap, co to jest? Artefakt, zwiększa obrażenia broni o 35%, ale... redukuje manę o 15%. Bierzemy to. Kolejne mobki. Kolejny kamień. Tu są fajne dwie rzeczy. Tworzy aurę, która zabiera 60% obrażeń naszej broni jakby co pół sekundy, ale nie możemy... A, podwaja czas naszego skilla. Tu też fajne, bo jak ładujemy, to otworzy nam barierę, która przejmuje obrażenia. Weźmy to. Strzelam, ładuję, no i mamy taką barierkę fajną. Oho, tu jesteśmy trochę zamknięci. Dobra. Ojojojoj, dobra, ładowanie się przydało. Czy ta bariera, w sensie. A co to jest to? Shield jakiś. A, to niebieskie to jest nasz shield, a zielone to jest HP. Wszystko jasne. No i to, co wcześniej mieliśmy, czyli jak zabijemy stwora, to 25% magazynka nam się odnawia. Pięknie poszło. O, dużo was, dużo. Niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo. Dobra, ale amunicja się nie kończy, bo jak zabijam, to mi się odnawia, więc rewelacja. To jest fajne, mamy szansę na to, że 15% szansy na to, że wylecą nam dwa pociski podczas jednego strzału, więc ciekawe. No i co? Kolejny level. To są jakieś chesty, możemy sobie otworzyć. Nie wiem, czy tylko jeden mogę otworzyć, czy wszystkie trzy. I tu vending machine, czyli możemy ją... Buy health orbs here. Za 1000 SNC. Mamy 990, możemy to otworzyć. Ale nie potrzebuję, otwórzmy sobie chesta. Jeden, drugi i trzeci, ok, czyli wszędzie coś dostaliśmy. Żyćko, ale mamy, manę. No i co, teraz mogę to otworzyć? No zobaczmy, jak to wygląda, jak to otworzę. To daje nam po prostu życie, ok. No ale życia mamy sporo, więc tak tylko testowo to otworzyłem. Cholipka, dobra, ku. I walimy. Ok, zabici. Kolejny punkcik w to, że mamy szansę na podwójny wystrzał podczas strzału. Nie wiem, czy to się stakuje, czyli teraz byśmy mieli 30. Kolejne mobki. O, tu jakiś gościu na górze stał, ale... Dobra, nic nie zdążył nam zrobić nawet. Powiem wam, że jesteśmy tak zajebiście, że jeszcze chyba nikt nie zabrał nam nawet jednego punktu życia. Otwórzmy skrzynkę. To my tu mamy manę, pieniążki. I tyle, a tutaj kolejny punkcik. Dobra, weźmy tą aurę w końcu, zobaczymy, jak to działa. No to jest ta aura i ona zabiera HP, tak? Jak ktoś jest w pobliżu. No i kolejny level. Tym razem już życia nie będę kupował, to możemy sobie wybrać... O, za 3000 esencji coś fajnego. Tu za 2 i za 3. Nic ciekawego nie ma, idziemy dalej. Dajcie mi godnego przeciwnika. O, będzie bosik, moi drodzy, w końcu, coś ciekawego. Dawać go. Pyk, rzucamy i strzelamy. Ten może będzie już do zabicia, co? Bo poprzedni nie był za bardzo. Go się chyba nawet nie dało zabić. O, cholera. Dobra, ten jest mocarny. Oh shit. Dobra, nic się nie dzieje. A, ciekawy. Ładujemy. Dobra, mamy troszkę wolne. O. To nas bije mocno. O, cholera. Dobra, weźmy to. No, jest mocny, nie powiem. Nawet zabiera HP. F się zbiera? Tak, shielda. Dobra, no i leży, pięknie. Fokusowało nas na nim. Dobra, możemy podejść i coś z niego podnieść. Co to będzie? Co to będzie? Loot. Okej. Okay. Artefakt. No i fajnie. Przydałoby się wziąć coś, jakiś punkcik, żebyśmy mogli szybciej dodować, żeby to się szybciej ładowało, bo nie miałem już za bardzo jak unikać jego ataków. Mission complete, moi drodzy. No i mamy czwarty level, tutaj jakieś punkciki, artefakty zdobyliśmy. Dalej. O, z artefaktów mamy bronie losowane, okej. Okay. Czyli tak to działa. Shotgun, tak? To jest shotgun? Sniper rifle, okej, okay, dwie snajperki. To jest lepsza od tej, jakieś pistolety. No, ciekawe. A jak ich stąd nie weźmiemy, to zostaną zeskrapowane, czyli rozwalone. Bierzemy wszystkie. I kontynuuj.
No i to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, czy gierka przypadła Wam do gustu. Jeżeli tak, to wystarczy oczekiwać na 2025 rok lub przetestować ją na Steamie. Zapraszam serdecznie. A jak już będziecie testować, to wejdźcie sobie tutaj w referral i wpiszcie mój kodzik, to dostanę tutaj jakieś fajne prezenciki może. Na razie.